To jest mój pierwszy bieg, pierwsza 50. Mam nadzieję, że dotrę do mety przed moją 50. do lutego przyszłego roku. A tak mówiąc poważnie, wspaniali ludzie. Mam nadzieję, że oni pomogą mi ten dystans pokonać i że spotkamy się za kilka godzin tutaj w tym samym miejscu. W Lubię, w dobrych humorach i nastrojach. Zapraszam wszystkich do kibicowania, do śledzenia tego, co dzieje się na trasie, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Po raz pierwszy na Kociewie tego typu bieg. W tym miejscu gorące podziękowania do organizatorów na czele z panem Dominikiem Brosze i PCS-em, Grupa Kocur, wielu ludzi, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Bardzo ciekawa trasa, bo przyjechałam już jeden dzień wcześniej i to, co zobaczyłam, naprawdę zachwyca. Wiem, że trasa będzie pewnie wymagająca, pogoda też do tego dokłada się, bo już mamy o godzinie 8 skwar, ale liczę naprawdę na dobrą zabawę i z tego, co widzę, ludzie są tutaj naprawdę bardzo otwarci i sympatyczni, więc na pewno będzie świetnie. Kociewskie Ultra, dzisiaj 26 czerwiec, wspaniała pogoda dla Was, plażowiczów, ale na pewno nie dla biegaczy, taka patelnia nie służy ich zdrowiu. Mamy to szczęście, że nasza trasa przebiega w 60% w terenach zalesionych, więc troszeczkę tym biegaczom jest lżej. Wielkie podziękowania dla wszystkich, bo ja na pewno nie jestem w stanie wymienić tutaj tych osób, które pomogły nam w biegu. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i niewolontariuszom, dziękuję wszystkim służbom i medycznym, i strażakom z OSP za to, jak dzielnie, jak fajnie się z nimi współpracuje, bo naprawdę ta współpraca jest bardzo owocna.